Dzieci wiedzą, co to Wisła, co to Bałtyk, że na Śląsku leży węgiel i że góry to są Tatry. Po raz drugi już w Jaćmierzu organizowane są dni otwarte z funduszami europejskimi. Tu na tym przepięknym miasteczku ruchu drogowego, które zostało oddane w roku ubiegłym. Odbyły się już w tym roku tu zawody gminne i powiatowe związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W dniu dzisiejszym odbywają się dni otwarte z funduszami europejskimi dla dzieci ze szkół podstawowych. W ramach tych dni organizowane są różne atrakcje. Jest trampolina, jest wiele konkursów, piękny występ, wszystkie klasy prezentowały na scenie poszczególne państwa z krajów Unii Europejskiej. Jest konkurs o Puchar Wójta Gminy Zarszyn związany z wiedzą o Unii Europejskiej. Też jest możliwość zdobycia ciekawych nagród. No wiele jeszcze innych atrakcji tutaj. Myślę, że przy tak wspaniałej pogodzie wszyscy będą zadowoleni i ze wspaniałej zabawy, no i ze zdobytych nagród.